od towarzyszy skazanych 20 grudnia 1885 roku do braci swych na wolności. Bracia robotnicy, znane wam są zapewne wyroki sądu wojennego. 6 wyroków śmierci i 21 katorgi. Rząd chciał za jednym uderzeniem odciąć głowę hydrze rewolucyjnej, proletariatowi, spodziewając się takimi wyrokami wywołać panikę wśród socjalistów. Lecz próżne jego starania, ani nas, ani was on tym nie zastraszył. Myśmy spokojnie przyjęli wyroki, tylko dwóch rzeczy żałujemy, żeśmy więcej nie zrobili i że na długo od pracy oderwani będziemy. Was zaś sąd ostatni przekonał tylko jeszcze bardziej o ścisłej łączności między rządem a kapitalistami. Na próżno dowodziliśmy przed sądem, że jesteśmy partią robotniczą, dążącą do polepszenia bytu robotników, że staramy się wywalczyć dla robotników takie same prawa, taki sam wpływ, jaki dziś kapitaliści mają. O rewolucji mówimy, że nie my ją wywołujemy, wywołują ją dzisiejsze stosunki ekonomiczne, my ją przewidujemy tylko. Wszystko to było na próżno. Sąd uznał w nas partię, która przy pomocy gwałtownych środków chciała obalić rząd, zastosował więc najwyższy wymiar kary, jaki istnieje w kodeksie karnym. Przeczuwamy okrzyk oburzenia, jaki musi się rozlegać w Warszawie robotniczej, bo istotnie najmniejsze pojęcie sprawiedliwości nie było przez sąd zastosowane. Winny czy niewinny, ten co dużo zrobił, ten co mało zrobił, wszyscy otrzymali jeden i ten sam wyrok. 16 lat katorgi oprócz 6 skazanych na śmierć. Sądzimy, że rząd tym razem przerachował się. Myślał, że nas zastraszy, a tymczasem wzbudził u wszystkich uczucie zgrozy, bo nawet ludzie nie rozumiejący wcale o co nam chodzi, o co walczymy, zrozumieją, że nie może być złą idea, dla której ludzie życie oddają. Ci wszyscy, którzy nigdy nie słyszeli o socjalizmie i o partii proletariat, teraz dowiedzą się o nich. Bo nie będzie w Polsce człowieka, który nie usłyszy o tak okrutnej egzekucji. Więc wiwat sąd, który naszą sprawę spopularyzował, powinniśmy być wdzięczni Hurce za to, że przez ostatni proces wzmocnił kamień węgielny przez nas założony. Nie myślcie więc, bracia, o zemście krwawej za nas. Zemsta i gniew to źli doradcy. Jedyną zemstą z naszej strony powinien być rozwój naszej sprawy, a środków krwawych używać winniśmy jedynie dla swej obrony. Pracujcie, bracia robotnicy, dalej w tym samym kierunku, aby robotnicy wszyscy mogli zrozumieć, że polepszenie losu robotników jest możliwe i zależy od połączonych usiłowań wszystkich pracujących. Wtedy, gdy wszyscy to zrozumieją i zechcą kierować się tą zasadą, zabłośnie dzień pożądany. Żegnajcie, bracia, niech żyje sprawa robotnicza, niech żyje rewolucja socjalna. Osądzeni dnia 20 grudnia na śmierć i katorgę. Walka klas numer 4, Genewa 1886.